Na program zaprasza sponsor, właściciel portalu aranżacjekuchni.com.pl. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS Bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. W piątek 20 czerwca w Pałacyku Tarnowskich odbyło się spotkanie piłkarzy ręcznych już pierwszoligowego KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski, podsumowujące sezon 2013-2014. Ten był bardzo udany dla podopiecznych trenera Zbigniewa Tułczyńskiego, a zakończył się on awansem na zaplecze Superligi Piłki Ręcznej w Polsce. Takiego wyniku nie udało się osiągnąć poprzednikom zespołu w całej historii klubu. W spotkaniu wziął udział prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński oraz asystent posła Zbigniewa Pacelta Paweł Celebański. Bardzo zadowolony z sukcesów nie tylko piłkarzy ręcznych, ale całego ostrowieckiego sportu był prezydent miasta. Można powiedzieć, że jeżeli pod kątem sportowym patrzymy, to ja nie pamiętam takiego roku. Mówimy o sukcesach siatkarek, o sukcesie piłkarzy ręcznych, ale również popatrzmy, co się dzieje z pływaniem, co się dzieje z boksem. Sport kwitnie. Dlaczego się tak dzieje? To są pierwsze efekty tego, że podchodzimy do tematu systemowo. Bo trzeba by spojrzeć na pewne zmiany, które nie wszystkim się podobały, bo przez wiele lat to sport w Ostrowcu była wielka wolna amerykanka, kto się pierwszy dorwał, to ten rządził. Postawiliśmy na kilka dyscyplin, bo myślę, że tak trzeba. Trzeba się specjalizować. Plus do tego praca z młodzieżą, którą od wielu lat można powiedzieć się prowadzi. Chociażby przykład tutaj pracy wielu trenerów piłki ręcznej, gdzie były dobre wzorce. I powiem tak, no nieskromnie powiem, ale patronat gminy to jest chyba również stabilność jakaś dla tych ludzi, którzy bawią się w sport albo bardzo poważnie żyją ze sportu. To myślę, że to wszystko, plus jeszcze talenty, które są z urodzenia i ciężka praca, która dzięki dobrym trenerom dała taki, a nie inny efekt. Dzięki sukcesom sportowym Ostrowiec Świętokrzyski coraz mocniej prezentuje się nie tylko na sportowej mapie naszego kraju. Ja ze swojej strony, planując budżet na przyszły rok, będę chciał zapewnić klubom, tym dyscyplinom, które będą wizytówką Ostrowca, stabilizację. Bo czyli takie minimum egzystencji, a liczę również na większe wsparcie sponsorów, prywatnych sponsorów, dlatego że poziom chociażby siatkówki kobiet już jest taki, że można to traktować jako reklamę w tym klubie, jako doskonały produkt. My jako miasto będziemy wchodzić w reklamę poprzez sport, bo jest to piąta dyscyplina sportowa, jeżeli chodzi o oglądalność w naszym kraju. I chociażby przykład Pucharu Polski, który organizowaliśmy w naszym mieście, pokazuje, że jest to rozpoznawalność marki, jaką jest chociażby nazwa miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Dzięki takiej imprezie jest większa niż była wcześniej. Pokazano, że te środki, które wyłożyliśmy na organizację finału Pucharu Polski Kobiet, zwróciły się z nadwiązką, można powiedzieć, że żaden inny sposób reklamy nie byłby tak dobry dla naszego budżetu, jak reklama przez sport. I myślę, że to jest ten kierunek, który gmina musi zapewnić jako gmina, a liczymy również na to, że znajdziemy partnerów i również mówiąc tutaj o dyscyplinach, gdzie są sporty zespołowe, to liczę również na utrwalenie się tego zespołu firm i wzmocnienie wokół piłki ręcznej i piłki nożnej, bo te trzy dyscypliny uważam na tym poziomie, jak już mamy, to już jest bardzo dobrze. Mimo poważnego wyzwania dla piłkarzy ręcznych KSZO Odlewni, prezydent z nadziejami oczekiwał będzie meczów w nowym sezonie. To jest coś historycznego. Ja czegoś takiego w naszym mieście nie pamiętam. To nie było. I mam prawo nie pamiętać, tak. Powiem tak. Trudno mi powiedzieć. Nie jestem specjalistą tej dyscypliny. Wiem, że poziom wielu tych klubów jest taki, o którym jeszcze jakiś czas temu nie mogliśmy marzyć. Ale czy ktoś by dwa lata temu powiedział, że nasi chłopcy awansują do pierwszej ligi? Dokładnie.
To takie pytanie na koniec. Trzeba dużo wiary i pomagać im kibicowaniem i myślę, że samo wyjdzie. Swojej radości z osiągniętego w minionym sezonie sukcesu nie ukrywał także kapitan ostrowieckiego zespołu. To na pewno bardzo dobry sezon, na pewno najlepszy nasz w wykonaniu w drugiej lidze i co zaowocowało tym awansem. No takie dwa, można to podzielić na takie dwa etapy, czyli sezon zasadniczy i baraże, które później musieliśmy rozegrać. Sezon zasadniczy też również bardzo dobry, bo cóż, 18 kolejek, 16 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. To wynik bardzo dobry, natomiast niestety nie dawał nam bezpośredniego awansu. Musieliśmy walczyć w barażach. Do baraży przystąpiliśmy też bardzo dobrze skoncentrowani i z wolą walki i udało nam się te dwie mocne drużyny pokonać dość wyraźnie, bo w dwóch meczu to było bodajże 18 bramek różnicy z Dzierżoniowem i w sumie 7 z Sosnowcem. Także no, oceniam bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że tak się to wszystko potoczyło. Trochę myślę, że poniekąd te baraże podziałały na nas pozytywnie z uwagi na to, że ta drużyna nasza, w której było wielu chłopaków, którzy przed tym sezonem dołączyli do nas, jakby się scementowała jeszcze i właśnie tak zazębiło to wszystko, co zaowocowało tymi świetnymi meczami no i awansem. Wszyscy w klubie, w tym także sami zawodnicy, zdają sobie sprawę z wyzwania, przed jakim staną w sezonie, który rozpocznie się jesienią tego roku. A poprzeczka zawieszona została bardzo wysoko. Jest to spore wyzwanie dla nas i organizacyjne i sportowe, przede wszystkim te przygotowania do występów w pierwszej lidze, no bo to już jest, wiadomo, ten poziom wyżej. Chcemy przystąpić do tych zmagań pierwszoligowych wzmocnieni sportowo. Miejmy nadzieję też i w jakiś sposób organizacyjnie i finansowo. Także no, żeby godnie reprezentować już się tutaj Ostrowiec w pierwszej lidze. Kilka dni temu, praktycznie na ostatni sportowy guzik, zostały dopięte rozmowy z dwoma zawodnikami, którzy w nowym sezonie reprezentować będą barwy pomarańczowo-czarnego zespołu. To już są sprawy na wykończeniu jakby kwestia podpisania umów. Warunki są jakby ustalone już z tymi zawodnikami. To jest Adrian Wojkowski, Kołowy i Rafał Jamioł. Prawe rozegranie, leworęczny zawodnik, którego mamy wypożyczyć z Vive Targu w Kielce. No, myślę, że są to dwaj młodzi zawodnicy, ale bardzo perspektywiczni, ponieważ no, Adrian ma 21 lat, a już jeden sezon rozegrał, jest wychowankiem Wisły Płock, rozegrał jeden sezon w Ekstraklasie w Barwach Miedzi, potem w pierwszej lidze sezon w Barwach Miedzi Legnica. Obdarzony chłopak fajnymi warunkami fizycznymi, jak na tą pozycję. Także myślę, 21 lat, a już pewne doświadczenia, spore umiejętności. Myślę, że będzie dla nas sporym wzmocnieniem. No, Rafał natomiast, no, to jest zawodnik leworęczny, też dobry technicznie, dobry strzelec, bo na Mistrzostwach Polski Juniorów został królem strzelców tego turnieju, gdzie Vive zdobyło brązowy medal, również 94 bramki w drugiej lidze, w barwach rezerw Vive rzucił, także potrafi grać. I no wiadomo, piłkarzy leworęcznych w piłce ręcznej bardzo potrzeba, tak? I myślę, dlatego cieszymy się, że udało się Rafała namówić do gry w Ostrowcu, ponieważ miał jeszcze inne oferty z innych klubów, ale wybrał Ostrowiec. Jeżeli chodzi o dotychczasowych zawodników, to na pewno ten trzon będziemy chcieli utrzymać, natomiast myślę, że kto ewentualnie jakby odejdzie, no to wyjaśni się w ciągu przyszłego tygodnia. Zamierzamy jeszcze minimum jedno, dwa wzmocnienia dokonać. Mam tu na myśli pozycję lewego rozegrania. Na pewno by nam się przydało wsparcie na tej pozycji. Prowadzimy rozmowy z zawodnikami. Myślę, że jesteśmy blisko finalizacji, ale to za wcześnie mówić o nazwiskach. Natomiast będą to zawodnicy, którzy no, myślę, że będą dla nas dużym wzmocnieniem. Biorąc pod uwagę, że ta pierwsza liga w tym roku jawi się bardzo, 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 bardzo jako bardzo trudna i bardzo mocna.
jest przy zeszłym sezonie jakby te drużyny, które na koniec sezonu jakby spadły z ligi, mam tu na myśli Łódź i Lublin, jakby od samego początku były skazywane na porażkę i tam jakby grupa ta pierwsza liga była podzielona na pół, że ta górna tabela walczyła jakby tam o te wyższe cele, a dół tutaj walczył tylko o utrzymanie. Natomiast no, w tym sezonie jakoś ta liga bardzo wygląda mocno. Należy tu dodać, że dwóch spadkowiczów z PGNiG Superligi znalazło się w naszej grupie. To jest Gwardia Opole, która, jak wiemy, praktycznie większość składu podstawowego utrzymała z Ekstraklasy, także będzie głównym kandydatem do awansu. Również Piotrków też wykonuje takie dość ciekawe ruchy transferowe i myślę, że to te dwie drużyny będą nadawały ton jakby rywalizacji. A poza tym no, starzy pierwszoligowcy typu Końskie czy Zawiercie, które też biło się o awans, to jeszcze się wzmocniło. No, też inne drużyny ze Śląska, Olimpia Piekary Śląskie też mocna drużyna i wiele innych. Na pewno będzie ciężko. Jest nadzieja na walkę o tą górną połówkę tabeli? Myślę, że tak. Realnie, ale także z pewną nutą humoru, sytuację ostrowieckiego Szczypierniaka ocenia w nowym sezonie jeden z najbardziej doświadczonych zawodników ze Świętokrzyskiej, Mariusz Kubisztal. Ja myślę, że porównując to tak kolokwialnie, to można powiedzieć strzelanki, przeszliśmy teraz do takiego ciekawszego grania. A patrząc na podział grup, no do bardzo ciekawego grania, ponieważ jest parę mocnych zespołów, które no, będą chciały wrócić do Ekstraklasy, czyli Piotrków, Opole, Miedź Legnica też próbuje, Końskie, które jak się zbiorą, to naprawdę mają mocną ekipę, Miedź Legnica, Zawiercie, no i można by wymieniać chyba do samego końca w porównaniu do tamtej grupy, gdzie tam SMS, który i tak nie spada, plus Warszawa i takie inne zespoły, więc będzie na pewno ciekawie i dużo, dużo pracy przed nami, gdzie no, druga liga jest drugą ligą, a pierwsza no, ma to do siebie, że dużo więcej wyjazdów, dużo dalej się jeździ i przede wszystkim dużo fajnych grajków. Choć zakończony sezon dzięki małej niefrasobliwości w potyczce z ekipą Chrzanowa sami zawodnicy wydłużyli sobie na maksa, to jednak nie zabrakło im wiary w to, że ten awans zostanie i tak wywalczony. Ciężko było powiedzieć, że nie wierzyliśmy, bo to zakrawało na to, że tak, przegrana z Chrzanowej, można było siąść, rozpłakać się, mówi, nie wchodzimy. Nie, przegrana, bo tak trzeba to nazwać, przegrana, czy ten przegrany remis z Chrzanowem, tak, wynikało myślę z tego, że ta liga była dla nas za łatwa. Nie chcę tu nikomu nie ujmować żadnym drużynom, ale wygrywając parę meczów z rzędu, 10, 11 bramkami, później takie przetarcie z Bochnią, czy tam z Halembą, no nie dawało tego, co Chrzanów. Chrzanów też miał takie zadania, też miał tą łatwą ligę, ale oni znacznie przygotowali się lepiej do naszego meczu. Być może im wyszedł lepiej, myśmy byli bardziej spięci, nie wiem, no co dobrze, że tak się skończyło. Późniejsze mecze pokazały i z Sosnowcem taki naprawdę kawał dobrego handbalu, żeśmy pokazali, że można się bić, grać i jeszcze przy tym wygrywać. Dorzucając do tego wyjazd do Sosnowca, gdzie no chłopaki tam naprawdę chcieli z nami wygrać za wszelką cenę tymi 8 bramkami, bo dla nich to zależało. Oni sami mówili, że nasza przegrana z Chrzanowem była niespodzianką i oni byli przygotowani na Chrzanów, nie na nas. No ale to już był ich problem. Mariusz, na zakończenie takie magiczne pytanie, od którego nie uciekniemy. Z jakimi nadziejami przystąpicie do sezonu, który rozpocznie się jesienią tego roku? Nie no, oczywiście awansujemy do Ekstraklasy, no po co taka ładna hala. A tak poważnie, chcielibyśmy się uplasować w środku tabeli, co będzie bardzo trudne i każdy wygrany mecz, czy u siebie, czy na wyjeździe, trzeba będzie bardzo mocno oklaskiwać. A czas pokaże, no ja mówię, no to jest, wszystko będzie nowe w tym tutaj, w Ostrowcu, więc zapraszam wszystkich na mecze, bo naprawdę będzie ciekawie. Znany jest już skład zespołów, z którymi przyjdzie ostrowczanom rywalizować w walce o pierwszoligowe punkty. Krzoł Odlewnia znalazł się w grupie B pierwszej ligi wraz z Piotrkowianinem, Piotrków Trybunalski, Gwardią Opole, KSSPR Końskie, Miedzią Legnica, Wiretem Zawiercie, Olimpią Piekary Śląskie, Olimpem Grodków, AZS-em Przemyśl, SPR Tarnów, Ostrowią Ostrów Wielkopolski, SKPR Świdnica, AZS Zielona Góra i MTS Chrzanów. Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez Kolegium Pierwszej Ligi Związku Piłki Ręcznej w Polsce w dniu 28 czerwca. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS Bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. Na program zaprosił sponsor, właściciel portalu aranżacji kuchni.com.pl.